ustawa antykonopna, projekt LPR-u, kontrola pracowników pod kątem tego, czy nie palą marihuany i nawet pomysł, żeby karać i zakazać noszenia koszulek z emblematem konopi indyjskich. Z listkiem. Co do konopi, no to na pewno trzeba walczyć z marihuaną, ale czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy ja nic na ten temat nie wiem. W każdym razie nie wiem, jak pan łączy marihuanę z konopią, z konopiami. Na pewno z narkomanią trzeba walczyć. To jest w tej chwili choroba w Polsce rozpowszechniona jeszcze mniej znacznie niż na Zachodzie. Ostatnio czytałem dane w tej sprawie. Jest dość dobra sytuacja jak na Europę. Ale w żadnym razie nie powinniśmy się zgadzać z tym, żeby ona była gorsza. Tym bardziej, że ja się obawiam, że ta statystyka jednak nie jest w stanie uchwycić wielu zjawisk tego wszystkiego, co się wyprawia w dyskotekach, w szczególności w dyskotekach na prowincji. Tam zdaje się jednak tych narkotyków jest sporo. Tych wszystkich tych nowych narkotyków chemicznych, jakichś wytworów. I z całą pewnością przeciwstawianie się temu jest konieczne. A w Polsce kary za narkotyki są naprawdę łagodne. Proszę pamiętać, że na przykład w Stanach Zjednoczonych wiele tysięcy ludzi siedzi z wyrokami dożywotniego więzienia za posiadanie niezbyt wielkiej ilości narkotyków.